Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście na zajęciach. Wasza nauczycielka z języka angielskiego nie jest w stanie wam powiedzieć, co będziecie mieli na egzaminie. Mimo tego, że cała grupa pyta po raz kolejny. No nie odpowiada wam i tyle. W końcu starosta grupy, albo jeśli jesteście w szkole to przewodniczący, zaczyna pytać chwilę. Ale, no, my musimy podejść jakoś do tego egzaminu. To może byśmy wiedzieli, na co idziemy. Na co? Nauczycielka niczym w pijackim szale zaczyna drzeć na was wszystkich. Japę, wyzywać, stwierdza, że macie zamknąć mordy, ponieważ ona jest nauczycielką i ona nie będzie rozmawiać takim tonem. A tak naprawdę to w ogóle zamknij mordę i teraz powiedz jej, czy, zamk czy zrozumiałeś, że masz zamknąć mordę. A czemu się nie odzywasz? Ty bezczelny gówniarzu jak śmiesznie nie odzywać i dalej jedzie z takim bełkotem bez ładu i składu, który trwa około dwie trzy cztery minuty. Jak myślicie, co byście zrobili? Ponieważ mi w tym momencie by na pewno żyłka w wiadomym miejscu pękła i powiedziałbym szanownej wielce pani profesor, żeby łaskawie zamknęła mordę, ponieważ pytanie, które zostało zadane, jest całkowicie merytoryczne i normalne na standardy uczelniane, bądź też szkolne. Wobec tego nauczycielka powinna odpowiedzieć wprost na pytanie. Ale jest jeszcze lepiej, ponieważ nauczycielka zaczyna drzeć ryja tak mocno, że jej własna rodzina przychodzi, aby ją uspokoić i na tę rodzinę też się drze. W tym momencie wszyscy studenci łamane na uczniowie siedzą cicho, jak mysz podmiotłą, od początku ryku nauczycielki, która czysto według mojej opinii w tym momencie nie powinna być nazywana nauczycielką, ponieważ nawet nie wie, czego ma nauczać albo przynajmniej sprawia takie wrażenie przed wszystkimi. Moi drodzy, tak się składa, że to co wam mówię nie jest tylko i wyłącznie wyobrażeniem. Taka sytuacja miała miejsce, a przynajmniej została tak odnotowana i według mojej opinii to nie jest jednostkowy przypadek, tylko jeden z wielu, które rozgrywają się w polskich szkołach, uczelniach wyższych, politechnikach itd. itd. Ale o tym za chwilę, najpierw o realnym przypadku. Bardzo chciałbym powiedzieć, jaka to jest uczelnia, jednakże słyszałem, iż ludzie, którzy podnosili ten temat z nazwą uczelni, mieli dostać od niej pismo z wiadomością, którą można streścić w zdaniu. Albo skończysz o nas mówić, albo będziemy atorować. Jako, że aktualnie jeśli chodzi o pozwy jestem wolny, ponieważ golonko stchórzył, teoretycznie mógłbym się z nimi poprzepychać w sądzie, jeszcze się nie sądziłem z uczelnią, ale od razu szczerze powiem, że mi się nie chce. Jednakowoż, drodzy przedstawiciele tej uczelni, którzy ewentualnie się jakoś tu przypałętacie, nie jak nie wspomnę waszej nazwy, ale przypominam, że jak każdy szanujący się twórca, muszę zamieścić źródła materiału w opisie, aby nie było, że sobie biorę jakieś tam zdarzenie z kosmosu. Wobec tego w opisie muszę nadmienić przede wszystkim mirror usuniętego nagrania, abyście wiedzieli, że ja sobie tam nie wymyślam, no ale także przydałoby się dać link do oświadczenia uczelni oraz samej zainteresowanej, ponieważ tak te oświadczenia zostały wydane. Dlaczego takie teksty powstały? Ponieważ sprawa stała się bardzo szybko medialna na wykopie. Internauci wypisywali do uczelni z prośbą o wyjaśnienie, wobec tego dostali reakcję w postaci wyżej wymienionych pism. Tak, teraz sobie je przeczytamy. Zacznijmy od oświadczenia uczelni. Oświadczenie rektora jakiejś tam uczelni państwowej. W związku z zaistniałą sytuacją, jaka miała miejsce w dniu 12 czerwca 2021 roku w jakiejś tam uczelni, w czasie zajęć z języka angielskiego prowadzonych przez jakąś tam babkę, pracownika jakiegoś tam zakładu, oświadczam, iż władze uczelni uznają zachowanie nauczyciela, uwidocznione w materiale nagranym przez studentów, za naganne, dalece odbiegające od powszechnych standardów. Oraz nielicujące z powagą wykonywanego zawodu i reprezentowania uczelni wyższej. I teraz pewnie zapytacie, lepszy, ale o co ty się czepiasz? Spokojnie, wstrzymaj konie po betonie jeden z drugim, to jest dopiero pierwszy akapit. Pragnę poinformować, że władze uczelni po otrzymaniu zgłoszenia od starosty grupy podjęły natychmiastowe działania. W trybie pilnym została wydana decyzja o niezwłocznym zawieszeniu jakiejś tam baby w prowadzeniu zajęć, zaliczeń i egzaminów. Sprawę skierowano do jakiegoś tam rzecznika, który niezwłocznie podejmie czynności wyjaśniające. Ponadto, w związku z publikacją nagrania z zajęć w internecie, a tym samym podejrzeniem naruszenia prawa w zakresie ochrony wizerunku i naruszenia dobrego imienia uczelni, Sprawę skierowano do odpowiednich organów ścigania. Władze uczelni są w ciągłym kontakcie ze studentami oraz z samorządem studenckim. Przepraszamy i wyrażamy ubolewanie w związku z zachowaniem nauczyciela akademickiego. Bla 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 bla. Eee, podsumujmy, ponieważ chyba ja tutaj czegoś nie rozumiem. Jest babka, została zapytana o kwestię związaną z zajęciami, że na uczniów, drzemurde na swoją rodzinę ma totalny meltdown. I uczelnia, z tego co zrozumiałem w tekście, przeprasza nie za to, że ona miała meltdown, tylko za to, że dobre imię uczelni zostało naruszone. I kieruje pismo do prokuratury, ale nie w sprawie tego, że babka wyżywa się na uczniach, co może podpadać pod znęcanie psychiczne. A bardzo mi przykro, ale na to paragrafy są. Nie, uczelnia składa pismo do prokuratury, ponieważ wyciekło nagranie. Czyli nie jest ważne to, że babka popełnia czyn, według mojej opinii, mający znamiona przestępstwa znęcania się psychicznego ponieważ te osoby, które tylko i wyłącznie zadały pytanie, w tym momencie będą miały uraz do zadawania jakichkolwiek pytań, ponieważ będą się bały krzyku, sytuacji niekomfortowych, sytuacji związanych z tą sytuacją? Nie, o wiele ważniejsze jest to, że ktoś nagrał to. I wyciekło. Teraz szkoła musi świecić oczami. I teraz, skoro angielski jest właściwie na każdych studiach, pytanie pozostaje, na jakim kierunku była ta grupa. Ponieważ jest część kierunków, która, jeśli dana osoba, powiedzmy, zostanie skazana, obojętnie czy cywilnie, czy, czy z powództwa państwowego, staje się totalnie bezużyteczna. Czyli, nie wspominając już nawet, że człowiek, który słusznie zrobił, ponieważ doniósł, o całej sprawie mało tego udokumentował ją, ponieważ często gęsto jest tak, że jeśli jest głos całej grupy jakiejś przeciwko nauczycielowi i głos nauczyciela przeciwko całej grupie, to ten nauczyciel jest z góry na pozycji uprzywilejowanej, to jeszcze jeśli będzie miał odwagę cywilną się przyznać, może całkowicie przekreślić swoje studia. Tymczasem dla porównania ta nauczycielka nie została dyscyplinarnie usunięta, wydalona, zwolniona, tylko zawieszona. Czyli innymi słowy jest tymczasowo odsunięta od prowadzenia zajęć i przeprowadzania egzaminów. I to tyle. To jest cała kara. To jest kara dla babki, która drze się na studentów podczas gdy bohater, który rozdmuchał całą sytuację, dostanie w nagrodę prokuraturę na karku i prawdopodobnie przekreślone przyszłe życie, które już sobie zaplanował. Włyska! Wiecie, jak ja kończyłem uniwerek, to mi wszyscy powtarzali, że no prawdzie zostało dużo tych wykładowców jeszcze pamiętających PRL, że traktują studentów jak totalne. Żo ale przecież oni już, już odchodzą, to już się zmienia. Minęło trochę lat. Patrzę na to środowisko akademickie i według mojej opinii to za wiele się nie zmieniło. Albo nie, zmieniło się tyle, że na gorsze. Uczelnia mam wrażenie, że odpowiada na zasadzie, bo musi, ponieważ musi coś zrobić i mało tego, w swej, według mojej opinii, bezczelności, totalnie nawet nie ukrywa tego. Iż stwierdza, że winnym jest student. No bo ja to tak rozumiem, że skoro się zawiadamia, i tutaj dokładny cytat, sprawę skierowano do odpowiednich organów ścigania, czyli skoro się zawiadamia odpowiednie organy ścigania, że jakiś student nagrał babkę i to jest wina tego, że uczelnia jest źle postrzegana, a nie to, że ona wydarła mordę, przynajmniej ja tak rozumiem ten tekst. I na dodatek tej babki się nie każe w jakiś sposób wyraźny, na przykład utratą stanowiska, tylko jedynie zawiesza być może według mojej opinii, do czasu kiedy sprawa ucichnie, to w tym momencie, moi drodzy, ja odnoszę wrażenie, że środowisko akademickie powoli zamienia się w drugi kościół katolicki. Mam wrażenie, że winni są wszyscy, tylko nie ta babka, a ta babka została ukarana na zasadzie pogroziliśmy jej paluszkiem i to tyle. Ba. Mało tego, sam mam wrażenie, po oświadczeniu, które też zostało wydane niby przez nią, że nie poczuwa się do odpowiedzialności jako tako. Teraz sobie je przeczytamy i napiszcie w komentarzu, czy zgadzacie się ze mną, a może macie jakieś inne zdanie. Oświadczenie bla bla bla, dnia bla bla bla. Świadoma swojej odpowiedzialności, spoczywającej na nauczycielu akademickim, Przepraszam i wyrażam ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. Reakcja emocjonalna, która miała miejsce na zajęciach, nie licuje z powagą nauczyciela akademickiego. Wywołało ją przeciążenie zawodowe wynikające z trwającego od roku nauczania online. Równocześnie informuję, że oddaję się do dyspozycji władz uczelni celem wyjaśnienia sprawy, Podczas postępowań prowadzonych przez jej właściwy organ wewnętrzny. Moje przyznanie się do winy wynika z chęci dalszej konstruktywnej współpracy ze środowiskiem akademickim oraz z troski o dobre imię uczelni. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie ostatnie zdanie z przełożenia oficjalnego na normalną mowę potoczną brzmi. No, chcę dalej pracować, wobec tego odwalam dziwny szajs wypisując coś takiego, ale tak ogólnie, to, to ja to piszę tylko dlatego, bo chcę pracować. No bo ja to tak rozumiem, jest bardzo mi przykro z wynikniętej sytuacji i jest, uwaga, uwaga, moje przyznanie się do winy wynika z chęci dalszej konstruktywnej współpracy ze środowiskiem akademickim. Nie z tego, że jest jej przykro, nie z tego, że się poczuwa do winy, nie z chęci współpracy ze środowiskiem akademickim. Czyli ja to rozumiem tak, że po prostu babka chce dalej pracować. A gdyby nie to, to by w ogóle nie przeprosiła. A tak na marginesie, to urocze według mnie jest uzasadnienie tego wybuchu. Byłam zestresowana, ponieważ od roku są zajęcia online. Kurde, biedna. Nie, wszy wszystko wybaczone, nie ma sensu nagrywać dalej tego materiału. Wiecie co? Nie, ja w tym momencie to zamykam. Nikt inny nie miał żadnych lekcji, żadnej pracy online przez ten cały ostatni rok, tylko ona. I komputery, to jest taka straszna rzecz, siedzisz sobie w kapciach, w swoim własnym domu, nagrywasz się tylko od pasa w górę, możesz w samych majtach siedzieć w garniturze, i robić jakieś oficjalne spotkanie. Nie, wcale tak nie robiłem. Znam kolegę, który tak robił i mi opowiedział to i owo. Samo nawet prowadzenie zajęć jest o niebo lepsze, ponieważ inni ludzie nie widzą, co ty masz przed oczyma na ekranie. Wobec tego możesz nawet czytać tekst. Moi drodzy, ja wielokrotnie prowadziłem takie szkolenia online. Ja wiem, jak to działa. Ja wiem, znam te wszystkie zagrywki. To jest o wiele prościej niż w realu. Wobec tego, według mojej opinii, to jest kit, który jest tam napisany, żeby coś tam napisać. Podsumowując, oczywiście, dalej zaznaczam, jest to jedynie moje osobiste zdanie. Uczelnia wykazuje znikomą aktywność mającą na celu wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje względem wykładowcy. Natomiast po uszach dostaje ten, kto nagrywał, kto uczciwie doniósł o sytuacji najpierw opinii publicznej, a potem władzom uczelni. Albo na odwrót, nie mam zielonego pojęcia. Tak czy owak, namacalne konsekwencje przyjmuje na klatę kto? Studenci! to studenci teraz będą ciągani przez odpowiednie służby, czyli najprawdopodobniej prokuraturę oraz władze uczelni, maglowani, żeby wyjawili kolegę lub koleżankę, co po raz kolejny można podpiąć pod znęcanie się psychiczne, a na pewno dostarczanie stresu. Przy czym zaznaczam oni, według mojej opinii, nijak nie są winni tej sytuacji. Nawet jeśli ich zachowanie byłoby skandaliczne, nijak to nie uprawnia wykładowcę do wydarcia się na uczniów, a zwłaszcza na dorosłych studentów. Tymczasem wystąpiła tutaj taka, a nie inna sytuacja. I teraz pytanie, jak będzie wyglądało życie codzienne tej grupy na uniwersytecie, ponieważ według mnie istnieje szansa, że po prostu albo odejdą z kierunku, albo zmienią uczelnię. Dlaczego tak uważam? Ponieważ według moich doświadczeń niektórzy wykładowcy potrafią być zawistni i jeśli ktoś zajdzie za skórę ich kolegom, no to zamienią życie studenta w piekło. Zatem studenci mogą mieć bardzo mocną przewrotkę dotyczącą ich edukacji, a w efekcie ona wpłynie niejako na ich dalsze plany zawodowe. Jeśli na przykład są na drugim roku magisterki albo na trzecim roku licencjatu, no to mają całe studia w plecy. Dla normalnego człowieka pracującego na co dzień 3 lata, 2 lata to nie jest jakiś gigantyczny problem wystarczy zmienić branżę, kontynuować dalej swoją działalność gdzieś indziej. Jednakże, dla studenta 2 czy 3 lata więcej to jest 2 czy 3 lata więcej nie na rynku zawodowym, a przynajmniej nie zbierania doświadczenia w swoim zawodzie wyuczonym. To nie jest dla nich zła wiadomość to jest potencjalne zrujnowane życie. A to wszystko przez to, że jedna osoba zachowała się właściwie. I tu pozostaje dalsza seria pytań, jak na przykład, czy to był pierwszy wybryk tej nauczycielki. Ponieważ sam z własnego szkolnego doświadczenia wiem, że takie wykrzykiwanie na uczniów to nie jest wybryk jednorazowy zazwyczaj. W większości przypadków nauczyciele drący mordy na uczniów to są ludzie, którzy mają kompleks niższości i próbują się dowartościować tudzież wyżyć na uczniach. W takim wypadku zawsze workiem do bicia jest podmiot niższy. Takie przypadki również występują u dzieci. Możemy to zaobserwować na przykład w podstawówce, o ile kojarzycie, że ktoś tam był dręczony, kopany przez innych uczniów. To jest właściwie dokładnie ten sam poziom ujścia toksycznych emocji. Wielu psychologów mówi, że krzyk to jest tylko ostateczne wołanie o pomoc. Nie wierzcie temu. 90% takich przypadków to jest wyładowanie w sposób toksyczny swoich własnych emocji kosztem innych ludzi. Nie wiem, czy tutaj rzeczywiście wystąpiło coś takiego w sposób jednorazowy, czy to jest cykliczny przypadek, który w końcu przez kogoś został niewytrzymany i nagrany, trzeba by było się nad tym pochylić bardziej. Wiem natomiast jedno: każda normalna osoba, według mojej opinii, powinna poczuć wstyd za istniałą sytuacją i przeprosić, jeśli wydzierała się na kogoś. I dodajmy, zwłaszcza bez powodu. Tymczasem tutaj przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, wszystko jest zrobione na zasadzie no i co wy się czepiacie? A jak tak patrzę, to według mojej opinii karę największą ponoszą studenci za to, że jeden z nich śmiał się odezwać i postawić niejako, ujawniając opinii publicznej nagranie. Które to zaznaczam, nie posiada żadnych wartości edukacyjnych, ponieważ dotyczy tylko i wyłącznie konwersacji, która nie uzyskała sukcesywnego końca. Czyli nie zostały dodane wartości edukacyjne, tylko nastąpiła agresja. Czy darcie mordy jest elementem edukacyjnym mającym na celu zwiększyć znajomość języka angielskiego? Szczerze wątpię. Wobec tego dla mnie, całe to uzasadnienie i działanie uczelni jest po prostu idiotyczne. O samych uczelniach sobie zrobimy kiedyś materiał osobisty. Może czas będzie na podcast, to sobie nagramy, ale w tym momencie myślę, że czas nagranie zakończyć. Przede wszystkim, obowiązkowo zapytam Was, co Wy sądzicie o tej sytuacji. Czy według Was ma rację student, który to nagrał? Czy według Was ma rację uczelnia? Czy może ja mam rację? Może twierdzicie, że cała afera jest o nic? Jak najbardziej zapraszam Was do uzasadnienia swoich opinii w komentarzach, ale tym bardziej zapraszam Was do głosowania w sądzie, którą zrobiłem za pomocą dwóch komentarzy. Głosujecie, dając łapkę w górę jednemu komentarzowi bądź drugiemu. Tutaj wypada podziękować moim wspaniałym patronom, dzięki którym jestem w stanie nagrywać w wolnym czasie i w ogóle jestem w stanie ten wolny czas na nagrania mieć. Wobec tego, jeśli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, to zapraszam. Link jest w opisie, tak samo jak mail, gdzie możecie napisać do mnie, jeśli macie jakąś sprawę prywatnie. Dziękuję Przemkowi, Anonimowej, Gustawowi, Cezaremu, Marcinowi, Bartoszowi, Adamowi, Jakubowi, Hubertowi, Szabrownemu, Kucykowi oraz Obłudnikowi Obłudnickiemu. To jest naszych 11 wspaniałych. Jeśli chcecie dołączyć, po raz kolejny zaznaczam opis. Tymczasem, cóż, pozostaje się z wami pożegnać, zatem dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam Zapraszam jak zwykle do dyskusji, ponieważ komentarze były, są i będą Wasze.